urodziłam się w Słupsku, pięknym mieście nadmorskim. I tam przez pierwsze lata mojego życia funkcjonowałam jako taki początkujący fotograf. Wszystkiego, czego nauczyłam się o fotografii takiej analogowej, nauczyłam się właśnie tam u pani Jadwigi Girsy-Zimny. W Nowej Hucie znalazłam się przez przypadek. Mieszkałam ze studentami, z moimi kumplami z ASP i powstał pierwszy bardzo fajny zestaw fotografii. Trabancik w piaskownicy to była taka smutna dla mnie historia osobista, bo chuligani wrzucili mi do piaskownicy tego trabancika, zdewastowali totalnie. No i to był taki mój osobisty smutek i żal do tego miejsca. I postanowiłam w efekcie wynieść się stąd i na 10 lat uciekłam z Nowej Huty. I w 2013 wróciłam tutaj do Nowej Huty i zakochałam się w tym miejscu od nowa. No i jestem. I pojawiły się dzieci, pojawiły się kolejne projekty, których jest tyle o Nowej Hucie właśnie, że... Nie do zliczenia. W pewnym momencie postanowiłam zacząć wychodzić poza strefę swojego fotograficznego komfortu i wyjść i zrobić taki portret miejski, portret w sensie siebie w kontekście miasta i stąd zaczęły się pojawiać kadry o Nowej Hucie. Nie, synku, poczekaj, bo to jest bardzo gorące, wiesz? Musisz poczekać. Ale po co tam? Poczekasz i dostaniesz zaraz. Ja muszę tu ogarnąć 4 rzeczy naraz, jak zwykle. Najważniejszym i chyba takim początkowym, może takim mocnym punktem fotograficznym to był taki cykl fotografii wystawki. Fotografowałam wszystkie niby śmieci, które były dla mnie takimi nowochódzkimi, martwymi naturami. Po prostu ludzie, którzy pozbywali się starych mebli, tworzyli własne kompozycje i ja odnajdywałam w tym moje jakieś prywatne sensy. W międzyczasie zrobiłam taki długi projekt fotograficzny o destrukcji nowochódzkiej. Wymyśliłam taką rzecz, że powieszę w ogrodzie 3 fotografie, taki tryptyk z Alei Róż. I powiesiłam to w ogrodzie i pozwoliłam przez niecałe 2 lata żyć i funkcjonować temu tryptykowi we własnym rytmie. W trakcie tego projektu zaszłam w ciążę z bliźniakami, które tutaj się nam krzątają. Niestety była to bardzo zagrożona ciąża. I musiałam przez 9 miesięcy leżeć. Od pierwszego dnia, kiedy się dowiedziałam, że chłopaki są w drodze, musiałam się położyć i czekać do rozwiązania. I mając 3 dzieci, okazało się, że nie muszę przestać tworzyć, że mam tak stworzone warunki domowo, zawodowo, artystyczne, że mogę wciąż się realizować. Anika, moja córka, też fotografuje. Jesteśmy matka z córką fotografka. Chodzimy po Nowej Hucie i wykonujemy różnego typu fotografie, a Anika ma swój projekt, który się nazywa projekt Portret Nowochódzkiego Psa. Anika fotografuje aparatem, co się nie zdarza jej matce, czyli mi. Ja fotografuję zazwyczaj telefonem. Oprócz tego, że sama robię i opowiadam za pomocą fotografii o Nowej Hucie, to jeszcze z Aniką sobie funkcjonujemy jako matka i córka fotografka. Ja, mając małe dzieci, bliźniaczki, tęskniłam za fotografią. To, że chodziłam do ogrodu fotografując destrukcję nowochódzką czy wystawki, to mi nie dawało do końca satysfakcji, chciałam czegoś nowego i postanowiłam zrobić portret swój z dziećmi. Pamiętam, jak dzieci miały mieć drzemkę przedpołudniową, Anika była jeszcze z nami, nie wiem dlaczego nie była w przedszkolu. Wiedziałam, że oni już są troszeczkę zmęczeni i zaczęłam ustawiać statyw i aparat z bezprzewodowym wyzwalaczem i właśnie wykonałam kilkadziesiąt fot i wszyscy zasnęliśmy. Bo tak naprawdę ten wizerunek matki to był mój autoportret z moimi dziećmi w takim czasie, który dla kobiety, dla przeciętnej kobiety w okresie wczesnego macierzyństwa właśnie taki jest.
kobieta jest właśnie zmęczona, szuka wyciszenia i tak naprawdę nie ma czasu na fryzjera, na makijażystkę i na super wysprzątaną chatę. No niestety takie rzeczy się w rzeczywistości nie dzieją. Po roku pojawiła się, nie z mojej inicjatywy, ale znowu w przestrzeni internetowej ta fotografia. I okazało się, że wywołała niesamowitą burzę i spotkała się z niesamowitym hejtem. Z hejtem właśnie na matkę, na kobietę, która pokazuje swoje zmęczenie, swoje utyranie, cytuję w tym momencie, utyrana, brzydka, zmęczona, zaniedbana i jeszcze leży w barłogu. Także ta fotografia to jest mój autoportret i kawałek mojej historii. Jak oglądam tą fotę, to jest strasznie, nie chce mi się płakać, natomiast czuję takie ciepło, tak mnie roztchliwia i z przyjemnością wracam do momentu wczesnego macierzyństwa z bliźniakami i ja jako kobieta matka, artystka, nie musiałam z niczego rezygnować. I tak naprawdę do tej pory nie muszę z niczego rezygnować. Mogę robić wszystko, co chcę, bo mam sprzyjające warunki do tego.